Mamy rok 45. Kończą się działania wojenne, chociaż jeszcze pod Berlinem trwały działania bojowe. 27 marca 1945 roku budzi się administracja drogowa w województwie poznańskim, do którego również te tereny należały, a budząca się administracja wymagała sporządzenia dokumentacji przejęcia tych zasobów drogowych, które zastaliśmy po wyzwoleniu. I technicy, którzy zostali zatrudnieni, sporządzali na takich specjalnych drukach ręcznie, wypełniając elementy, nanosili bardzo dokładnie umiejscowienie znaków, przepustów, nasypów, ustawienia zapór przeciwśniegowych, czyli wszystkiego, co związane jest z wyposażeniem drogi. Te dokumentacje opierające na dane odcinki dróg były zatwierdzane przez Wydział Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Tak wyglądał plan liniowy, może pokażę bardziej czytelne, z opisem zewnętrznym.